Przechodzimy do rozpatrzenia poprawki 267. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 267, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 434 posłów, za poprawką oddało swój głos 177 posłów, przeciwnego zdania było 256 posłów, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.